Dzień dobry, Anna Myćka, witam w programie Gośnia, a moim Państwa gościem jest dzisiaj poseł Piotr Strach z Polski 2050, Szymona Hołowni. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry, panie pośle, nowy rok, a u pana już się dużo dzieje, bo wczoraj właśnie 3 stycznia otworzył pan swoje biuro poselskie, już drugie w Częstochowie. No, czemu ono będzie służyć? Tak, ja mam dwa biura poselskie. Jedno jest w Bytomiu, drugie jest w Częstochowie. Oczywiście będzie służyło przede wszystkim do kontaktu z mieszkańcami, bo każdy poseł ma obowiązek otworzyć biuro poselskie. No, akurat ja postanowiłem otworzyć w dwóch miastach naszego województwa. Oczywiście będzie ono służyło kontaktu z mieszkańcami, ale także, mam nadzieję, będzie też swego rodzaju miejsce spotkań różnych środowisk i rozmów o ważnych sprawach dla naszego regionu, a także może dla całej Polski. Czy to biuro też ma na celu właśnie bardziej i tą Polskę 2050 promować w mieście Częstochowa? Znaczy generalnie biura poselskie mają za zadanie obsługę kancelaryjną i tak jest w ustawie, ale przy okazji może też służyć innym celom. Ja mam nadzieję, że to nie będzie tylko partyjne biuro, ale to przede wszystkim będzie takie miejsce społeczeństwa obywatelskiego, gdzie różne organizacje, różne osoby będą mogły wymieniać się ideami. Można było po prostu w wielu miejscach w całym naszym województwie się spotkać i żeby tą politykę jeszcze bardziej przybliżać, bo wiemy, że jesteśmy w takim czasie, powiedziałbym, sejmfliksu, jak to się często mówi, czyli tego zbliżenia społeczeństwa, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w kierunku właśnie naszego parlamentaryzmu, więc to bardzo cieszy i mam nadzieję, że te biura poselskie licznie otwierane także w naszym województwie przez posłów Polski 2050 Szymona Hołowni będą temu służyć, bo wiem, że inni posłowie z naszego ugrupowania także nie poprzestają na jednym biurze poselskim, tylko otwierają ich co najmniej kilka. To też nie jedyna rzecz, która wydarzyła się 3 stycznia, bo też podpisał pan w imieniu organizacji porozumienie. No właśnie, czego ono dotyczyło? Ja myślę, że w ogóle Polska 2050 Szymona Hołowni to jest taka organizacja, która potrafi łączyć, więc akurat w Częstochowie podpisaliśmy takie porozumienie z lokalnym stowarzyszeniem, z ruchem miejskim, który się nazywa Mieszkańcy Częstochowy, właśnie na wybory samorządowe, bo ten samorząd jest najbliżej nas wszystkich i to jest okazja do tego, aby łączyć te ruchy miejskie, ruchy samorządowe na przyszłe wybory, które odbędą się prawdopodobnie na początku kwietnia. Tutaj czekamy na decyzję pana premiera Donalda Tuska, kiedy będzie ogłoszona decyzja o terminie wyborów. No i mam nadzieję, że we wszystkich miastach te ruchy miejskie we współpracy z Polską 2050 wystawią swoich kandydatów i będą mogły wystartować z sukcesem w następnych wyborach samorządowych. No właśnie powiedział pan, że porozumienie jest już pierwszym krokiem do zjednoczenia tej całej idei. No to jaki będzie ten następny krok? Znaczy, myśmy zaprosili także kolejne organizacje pozarządowe, aktywistów, społeczników, no tak, żeby iść jak największym frontem, aby reprezentacja samorządowa w przyszłej Radzie Miasta, tu mówimy o Częstochowie, ale mam nadzieję także w następnych miastach naszego województwa, była jak najszersza, żeby odzwierciedlała zainteresowania, plany, pragnienia mieszkańców różnych miast, różnych środowisk. I dlatego chciałbym, żeby Polska 2050, też w ramach trzeciej drogi, bo pamiętajmy, że trwają rozmowy z naszym koalicjantem z PSL-u do tego, aby stworzyć szerokie porozumienie i wspólnie wystartować w tych wyborach na wszystkich szczeblach samorządu, począwszy od sejmików, przez rady gmin, rady powiatów, aż na wójtów, prezydentów i burmistrzów miast. Wspomniał pan o dacie wyborów, a właśnie podczas konferencji premiera padła już jakaś tam nieoficjalna data, 7 kwietnia. Jak pan myśli, czy to dobra data i czy będzie może tak duża frekwencja, jak przy ostatnich wyborach? Ja mam nadzieję, że będzie większa frekwencja, bo zwykle jest tak, że w wyborach samorządowych jest trochę większa frekwencja niż w innych wyborach, może poza prezydenckimi, ale kwestia tych wyborów. To jest dobry termin, chociaż wiemy, że on został przesunięty przez poprzedni rząd właśnie z powodu nakładania się terminów, co potem, no jak się okazało, nie przeszkadzało w tym, żeby zorganizować w tym samym dniu referendum, które w zasadzie również stworzyło pewne komplikacje organizacyjne. Mi się wydaje, że im wcześniej te wybory samorządowe się odbędą, tym lepiej, ponieważ za chwilę potem mamy wybory europarlamentarne, więc te kampanie już w jakimś sensie będą się pokrywały. No ale im więcej czasu między wyborami samorządowymi a eurowyborami, tym lepiej, bo jednak to jest zupełnie inny szczebel. Tak, tu mówimy o całej Europie, a tu mówimy o naszych małych ojczyznach, chociażby gminach naszego regionu. Premier Donald Tusk powiedział również, że chętnie poszedłby do wyborów samorządowych z jednym takim zwartym frontem jako koalicja. Co pan o tym sądzi? Jak zapatruje się pan na pomysł premiera? No, wiemy, że Platforma Obywatelska miała już pomysł jednej wspólnej listy. Skończył się on na szczęście dla opozycji, teraz już koalicji,
parlamentarnej pozytywnie, że do niej nie doszło, bo dzięki temu, można powiedzieć, przejęliśmy władzę od PiS-u i wygraliśmy wybory. Wydaje mi się, że powtórzenie tego, co było do tej pory, czyli Start Polski 2050 w ramach trzeciej drogi w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym byłby najbardziej optymalną. Oczywiście będziemy zapraszać też lokalne struktury różnych stowarzyszeń, jakichś bezpartyjnych samorządowców, różnych prezydentów, radnych do współpracy w ramach naszego komitetu, ale wydaje mi się, że my jesteśmy trzecią drogą, my jesteśmy alternatywą dla tych dwóch największych partii politycznych i wydaje mi się, że z sukcesem pokazaliśmy także marszałek Szymon Hołownia, czy lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier rządu, pokazał, że jesteśmy tą nową jakością, że potrafimy współrządzić i odnosić sukcesy dla dobra mieszkańców, więc wydaje mi się, że ta decyzja w ramach trzeciej drogi powinna być na samorządy, na wybory samorządowe utrzymana i to będzie dobra decyzja, wydaje mi się, w ogóle dla Polski, dla samorządu. Ten taki dipolarny, taki dwubiegunowy układ PiS-Platforma w samorządzie tym bardziej, moim zdaniem, się nie sprawdzi, więc ta różnorodność jest naszą siłą. Myślę, że obserwuje pan też to, co dzieje się w mediach publicznych. No i chciałam zapytać o tą aktualną sytuację. Jak pan odniesie się do tych właśnie ostatnich burzliwych kroków podjętych przez nowy rząd? No wydaje mi się, że ta stajnia Augiasza, którą były media publiczne, zawłaszczone przez PiS, dobrze się stało, że nastają tam nowe porządki, że wracają dziennikarze, którzy prezentują pewien poziom obiektywizmu i takiego dobrego warsztatu, dobrych praktyk dziennikarskich, więc to cieszy. Jeśli chodzi o rozwiązania prawne, to tutaj cały czas trwają spory różnych środowisk prawniczych także. W tym momencie pan minister Sienkiewicz zdecydował się na to, aby zastosować kodeks spółek handlowych i wymienić po prostu, znaczy wprowadzić tego likwidatora bodajże do mediów. Wydaje mi się, że to jest decyzja w tym momencie najbardziej optymalna, ale no nie jestem prawnikiem. Trudno mi się wypowiadać. Ja ufam służbom prawnym, rządowym, które twierdzą, że wszystko było zgodnie z prawem, więc wydaje mi się, że na ten moment rozstrzygnie sąd rejestrowy, bo czekamy na decyzję o ukonstytuowaniu się przyjęciu tych nowych władz spółek, jakimi są media publiczne. Mam nadzieję, że to wszystko zostanie ten spór między starymi a nowymi władzami tych spółek zostanie rozstrzygnięty i media w końcu będą służyć Polakom, a nie tylko jednej partii. A co w przypadku tych, którzy protestują i w przypadku tych zwolenników, którzy jednak lubili tę telewizję? Wydaje mi się, że pewna kompromitacja, jaka miała miejsce, nie tylko jeśli chodzi o program i cały ten hejt, który się wylewał, ale także kompromitacja pewnych zarządczych osób, które tam były, tak? Te milionowe pensje, które oni otrzymywali, więc obrona tych ludzi, ci protestujący w zasadzie bez sensu, że oni tam są. To jest sytuacja, wydaje mi się, nie do obrony, więc ja rozumiem pewne sympatie polityczne, no ale media nie służą do polityki, tak? One służą do, to jest czwarta władza, ona służy do tego, aby oceniać polityków, także krytykować, a nie być tylko tubą propagandową, więc ja nie do końca rozumiem te protesty, bo to nie jest telewizja prywatna, to jest telewizja publiczna, to jest nasza wspólna telewizja, nasze wspólne radio, więc tutaj nie ma miejsca na uprawianie polityki, tylko jest na rzetelne dziennikarstwo. Czyli ci zwolennicy powinni przyzwyczaić się do tej nowej rzeczywistości? Powinni się przyzwyczaić do normalności, bo wydaje mi się, że tego w Polsce bardzo brakuje i właśnie trzecia droga jest drogą ku tej normalności, jest przełamaniem tej wojny polsko-polskiej, której do tej pory mieliśmy w polityce między tak zwaną lewicą, prawicą, teraz to była wojna między PiS-em a Platformą. My mówimy dość kłótni, mówimy do przodu, mówimy o tym, żeby rozwijać Polskę, bo przed nami wielkie wyzwania. Na kłótniach, na sporach Polska tylko traci, więc my stoimy na takim stanowisku, aby rzeczywiście iść do przodu, aby rozwijać, aby stawiać sobie wyzwania i osiągać cele, które będą służyły przyszłości. Zresztą Polska 2050, sama nazwa mówi o tym, że nasze cele są długosiężne, nie tylko tu uprawianie bieżącej polityki, ale rzeczywiście podejmowanie wyzwań i osiągania tych głównych celów, jakie sobie Polska wyznaczy. A jak skomentuje pan zawetowanie ustawy okołobudżetowej właśnie przez prezydenta Andrzeja Dudę? No właśnie to jest ciągły element sporu, tak? Prezydent zamiast zajmować się bezpieczeństwem państwa, najważniejszymi rzeczami, budowanie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, co ma wpisane w konstytucji, no on się zajmuje sporem w spółce jednej czy drugiej, co moim zdaniem jest całkowicie drugorzędne, jeśli chodzi o rolę prezydenta, no ale niestety pan prezydent wraca na tory
takiego wspierania po prostu swojego byłego obozu, czy może nawet bieżącego obozu politycznego, no niestety kosztem tej głównej funkcji, jaką posiada, czyli rzeczywiście dbanie o bezpieczeństwo Polski, więc moim zdaniem tutaj także sytuacja z panem Kamińskim, panem Wąsikiem, tak, to też pokazuje właśnie, gdzie pan prezydent ustawia się w tym sporze właśnie. I cały czas mówimy o sporze. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy zaczęli mówić o konkretnych wyzwaniach dla Polski, a nie o tym, kto co powiedział, komu zrobił na złość, czy komu dał weto. Naprawdę to jest moim zdaniem sprawa naprawdę drugorzędna i powinni najważniejsze osoby w państwie, jakim jest pan prezydent, powinni być ponad to, powinni się zmierzyć z sytuacją na wschodzie, zagrożenia płynące z Federacji Rosyjskiej, a także budowaniu sojuszy. No to akurat PiS-owi w ostatnim czasie nie wychodziło, bo byliśmy skłóceni praktycznie ze wszystkimi, więc warto, żeby odwrócić ten trend i zająć się sprawami poważnymi, a nie jakim rozdrapywanie jakiegoś lokalnego, wewnętrznego sporu, nie wiadomo do końca o co. No właśnie, czy w ogóle ten okres świąteczny to był taki dobry moment na ogłoszenie takiej decyzji pana prezydenta? To znaczy, z jednej strony decyzja pana prezydenta jest taka bardzo polityczna, tak? Ona troszeczkę, można powiedzieć, stoi w to, co przed chwilą powiedziałem, nie stoi na powadze urzędu, tak? On powinien rzeczywiście utrzymywać jakiś taki, tak, pilnować racji stanu, a nie rozdrabniać się na takie szczegóły dotyczące jednej czy drugiej spółki. Czy okres świąteczny? My nie mamy czasu. To też jest taka sytuacja, że nie mieliśmy parlamentu od sierpnia zeszłego roku. Mieliśmy bardzo duże okienko, jeśli chodzi o parlamentaryzm polski. Potem mieliśmy ten rząd tymczasowy, tak, dwutygodniowy w zasadzie pana premiera Morawieckiego. Więc nie możemy zważać na święta. My musimy reformować, musimy zmieniać Polskę, musimy pozyskiwać fundusze europejskie, budować sojusze, zmieniać po prostu Polskę. Jak nie zważając na to, czy są jedne święta, czy nowy rok, jest nowy rząd, który się konstytuuje, powoływani są wiceministrowie, wojewodowie, za chwilę wicewojewodowie, więc ta zmiana musi trwać niezależnie od tego, czy są święta, czy nowy rok, do pracy po prostu. Prezydent zawetował ustawę, ale premier uspokaja i twierdzi, że rząd i tak zapewni podwyżki płac nauczycielom i pracownikom strefy budżetowej. Czy myśli pan, że tak faktycznie będzie? 33% dla nauczycieli początkujących, 30% podwyżka dla pozostałych nauczycieli, dla sfery budżetowej, w tym dla wojska, bo ja akurat jestem w Komisji Obrony Narodowej, też się bardzo cieszę, że ta pierwotnie planowana podwyżka nieco ponad 12% została zwiększona, bo pamiętajmy, że my potrzebujemy fachowców. Rzeczywiście ludzie nie wiązali swoich karier zawodowych, swojego rozwoju ze sferą budżetową. Uciekali na rynek prywatny, gdzie lepiej po prostu płacono. W tym momencie ta służba cywilna, ta praca w korpusie administracyjnym, zarówno na poziomie samorządowym, jak i rządowym, bardzo na tym cierpiała i trzeba było szybko odwrócić tę tendencję, bo rzeczywiście płace nauczycieli bardzo potem wpływały na jakość kształcenia, a to długofalowo obniżało w ogóle naszą pozycję, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o rozwój, technologię. To jest bardzo ważne. My, jako Polska 2050, właśnie dajemy sobie ten horyzont rozwoju na ten 2050 rok, że chcemy do tego czasu osiągnąć pewne cele i gospodarcze, i klimatyczne, i społeczne, więc dla nas podwyżki dla nauczycieli był jeden z podstawowych punktów. I bardzo mocno stawialiśmy na to, aby rzeczywiście zarówno sfera budżetowa, jak i edukacja były dofinansowane. Stajemy też na stanowisku, aby w ogóle zmienić program nauczania w szkołach, ale rzeczywiście trzeba zacząć od ludzi, trzeba zacząć od kadr, więc te podwyżki są bardzo uzasadnione, ja się z nich bardzo cieszę i to jest, wydaje mi się, pierwszy duży sukces rządu, w którym oczywiście uczestniczy Polska 2050. Od stycznia też zmiany właśnie w płacy minimalnej. No i tak naprawdę zastanawiają się obywatele, czy to też jest dobra jakby decyzja, czy nie, bo eksperci też mówią, że właśnie to jest może być na przykład strzał w kolano, bo i usługi, i produkty będą droższe. Tak, to na pewno jest czynnik proinflacyjny. Więc pod tym względem wszystko ma swoje wady, zalety, ma swoje odcienie szarości. To nie jest tak, że ktoś ma jakiś jeden idealny środek, który załatwia wszystko. Mi się wydaje jednak, że mimo wszystko, jeśli chodzi o podwyżki tej płacy minimalnej, to jest potrzebne, ponieważ te różnice społeczne
są dużym problemem u nas w Polsce. Rzeczywiście, jeśli chodzi o poziom życia, to wyrównuje pewne takie, też nawet konflikty interesów. No nie może być tak, że osoba, która, no chociażby ta budżetówka, która, no osoba na jakimś stanowisku, gdzie wymaga się odpowiedzialności, bo tu jedna rzecz to jest kwestia wysiłku, pracy, którą się wkłada, ale z drugiej strony też pewnej odpowiedzialności. No chociażby taki nauczyciel, który odpowiada za dzieci. To nie jest tylko kwestia wykonywania jakiegoś takiej czynności edukacyjnych, ale jednak on odpowiada za tą klasę, za te dzieciaki, którym się w godzinach pracy szkoły zajmuje. Więc jest pewna odpowiedzialność i ta odpowiedzialność musi być także odpowiednio wynagradzana. Więc jeśli chodzi o tą płacę minimalną, ma to swoje też ciemne, powiedzmy, skutki, takie nazwijmy to uboczne właśnie, chociażby o tą presję inflacyjną, ale wydaje mi się, że jest to do zaakceptowania budżetowo. Jeśli nas na to stać, a na razie nas na to stać, bo gospodarka może po rządach PiS-u wolniej, ale jednak się rozwija, więc powinniśmy to zrobić i nie powinniśmy się z tego wycofywać, chociaż rzeczywiście w ostatnich latach te skoki płacy minimalnej były w porównaniu z przeszłymi latami dosyć istotne. Tak już powoli kończąc, no to chciałabym jeszcze poruszyć też ostatni, jakby ważny temat dla Polaków, no bo Polaków jakby niepokoi wojna na Ukrainie, no ale jeszcze bardziej nas obywateli, no ta rosyjska rakieta, która ostatnio nad tą Polską się pojawiła. Czy Polska może czuć się bezpiecznie? Wydaje mi się, że na ten moment Polska może czuć się bezpieczne, dlatego, ponieważ ma dobrych sojuszników. I tutaj rzeczywiście trzeba się cieszyć z tego, że poprzednie pokolenia w ostatnim 20-30-leciu zadbały o to, abyśmy dzisiaj czuli się bezpiecznie. Czyli wejście do Unii Europejskiej, do NATO, Sojusz Północnoatlantycki, to jest coś, co nam daje to bezpieczeństwo. Ale niestety pytanie, czy za następne 10-20 lat też będziemy mogli powiedzieć naszym dzieciom i wnukom, że czują się bezpiecznie dzięki temu, co myśmy zrobili. Ja mam nadzieję, że ten rząd, który teraz przejął władzę po tych 8 latach zmarnowanych trochę przez PiS, będzie w stanie zapewni nam bezpieczeństwo także wewnętrzne, czyli zadbać o to, aby nasze państwo było silne. Z jednej strony to jest armia, czyli dofinansowanie, te zakupy, które rozpoczęte zostały w zeszłym roku, a będą kontynuowane w przyszłym. Z drugiej strony rozwój sił zbrojnych. Ale trzeci bardzo ważny czynnik to jest społeczeństwo. My musimy jako obywatele, jako gospodarka nastawić się na to, że to także od nas zależy, czy jesteśmy bezpieczni, czy jesteśmy przygotowani na zagrożenia, także te zagrożenia poniżej progu wojny. Więc mi się wydaje, że powinniśmy rzeczywiście wrócić do rozmowy przede wszystkim o obronie cywilnej. Powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby nasza gospodarka zaczęła rzeczywiście pracować w trybie wsparcia sił zbrojnych, tak? Jeśli chodzi o chociażby produkcję amunicji, jeśli chodzi o produkcję broni, to jest coś, co w tej kadencji, wydaje mi się, powinno nastąpić. I na pewno Polska 2050, mając takich fachowców, jak na przykład generał Różański w Senacie, mając takich fachowców, na pewno będziemy dbać o to, aby także za następne 10-20 lat następne pokolenia mogły powiedzieć to, co my dzisiaj. Tak, jesteśmy bezpieczni i zawdzięczamy to właśnie tym ludziom, którzy rządzili te 10-20 lat temu, bo oni zadbali o to, że mamy silną armię, silne sojusze i silne państwo, które będzie w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo. Myślę, że tutaj uspokoiliśmy jakby Polaków i musimy tutaj postawić też kropkę. Dziękuję panu pięknie za rozmowę, a państwu za uwagę. Przypomnę tylko, że moim państwa gościem był poseł Piotr Strach z Polski 2050 Szymona Hołowni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.